PTP. Podlaska Telewizja Pozarządowa. Po raz pierwszy w Białymstoku przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli okazję spotkać się w kawiarence obywatelskiej. Mamy nadzieję, że jest okazja do tego, żeby wzmocnić trzeci sektor w naszym mieście, żeby stworzyć silną reprezentację tego sektora, nie tylko w stosunku do administracji samorządowej, ale także ma to być miejsce, które ma wzmacniać organizacje pozarządowe same z siebie. W spotkaniu wzięli udział goście, wśród nich Monika Hausman-Pniewska z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, a także eksperci z Białegostoku, dr Ireneusz Sadowski i Anna Pawłowska. Myślę, że warto korzystać również z doświadczeń innych sektorów. Jeśli przyjrzymy się temu, co się dzieje w pierwszym i drugim sektorze, no to okaże się, że takie procesy federalizacji, tworzenia związków różnych instytucji są bardzo zaawansowane, być może bardziej zaawansowane niż w przypadku trzeciego sektora. Efektem po niespełna półtora roku działania pełnomocnika było utworzenie Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, czyli takiego ośrodka samorządowego, którego zadaniem jest budowanie współpracy z organizacjami, ale też wspieranie rozwoju tychże organizacji po to, żeby były bardziej silnym partnerem właśnie do współpracy na rzecz wszystkich mieszkańców Białegostoku, bo przecież cele samorządu i przedstawicieli trzeciego sektora są dokładnie takie same. Moderatorem kawiarenki był Jakub Medek, dziennikarz Gazety Wyborczej w Białymstoku. Jestem fanem sektora pozarządowego i w mojej ocenie sieci, federacje są czymś, co może sprawić, że ten sektor pozarządowy będzie działał jeszcze sprawniej. A działa akurat w Białymstoku całkiem nieźle. W zeszłym roku organizowaliśmy takie otwarte spotkanie na temat partycypacji społecznej w samorządzie generalnie. Widać było, że to jest potrzebne, że ludzie są tym zainteresowani, że chcą powiedzieć, co ich boli, jakie mają potrzeby i jak to widzą, że jest taka chęć usprawnienia, że jest chęć aktywności obywatelskiej społeczeństwa. Kawiarenka została zorganizowana w związku z ideą powstania w Białymstoku Federacji Organizacji Pozarządowych. Tak naprawdę wszystko będzie zależało od organizacji pozarządowych. My animujemy powstanie federacji. To czym będzie federacja, jakie będzie miała zadania, jaką będzie miała strukturę, jaką formę prawną, o tym wszystkim zdecydują organizacje pozarządowe z Białegostoku. Liczymy na to, że federacja będzie zapleczem merytorycznym, informacyjnym, promocyjnym, że to będzie okazja do kształtowania wizerunku organizacji pozarządowych w Białymstoku. Ma to być okazja do tego, żeby je wzmocnić, żeby stały się silniejsze, żeby były bardziej widoczne, bardziej profesjonalne. Sam projekt trwa 2 lata, dokładnie 2 lata i 3 miesiące, natomiast mamy nadzieję, że zgodnie z ideą projektu będzie to okazja do tego, żeby zaanimować powstanie federacji, która umocniona i silna będzie prężnie działać lata kolejne. Kawiarenka obywatelska odbyła się w ramach projektu Podlaska Sieć Pozarządowa ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat zakończyło realizację projektu edukacyjnego Kajakowa Akademia Przyrodnika. Był on współfinansowany przez Fundację CEMEX Budujemy Przyszłość. Nasz projekt dotyczył organizacji 3 dwudniowych warsztatów terenowych w formie spływu kajakowego na obszarze Puszczy Gnyszyńskiej. Łącznie w projekcie wzięło udział około 60 uczestników. Głównie są to ludzie młodzi, w większości są to studenci o kierunkach nieprzyrodniczych. Uczestniczący w spływach młodzi ludzie zdobyli praktyczną wiedzę na temat ekologii. Na chwilę stali się przyrodnikami badającymi wodę i gleby w Puszczy Gnyszyńskiej. Uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się z pracą przyrodnika na jeden z 3 tematów. Pierwszy warsztat dotyczył ochrony przyrody, drugi warsztat dotyczył hydrologii i ostatni warsztat dotyczył gleboznawstwa. Tutaj właśnie uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się w sposób empiryczny, a nie książkowy, z zawodem przyrodnika. Wykładowcami naszych warsztatów byli pracownicy
Uniwersytetu w Białymstoku oraz doktoranci Politechniki Białostockiej. Warsztaty mają mieć charakter cykliczny. Tych, którzy nie zdążyli skorzystać z projektu towarzystwa, zachęcamy do odwiedzania strony internetowej www.prohabitat.pl. Organizacje pozarządowe z Łomży mają już swoich reprezentantów w nowo powstającej podlaskiej sieci pozarządowej. 30 sierpnia w łomżyńskim ratuszu odbyło się spotkanie, na którym spośród zgłoszonych kandydatur w demokratycznym głosowaniu wybrano 3 delegatów do sieci. Wybieramy przede wszystkim osobę, która reprezentuje konkretną organizację pozarządową, czyli patrzymy na doświadczenia, na możliwości, a także na charakter dotychczasowej współpracy z innymi organizacjami, z samorządami lokalnym, konkretnej organizacji. Wybieramy przedstawiciela tej organizacji. Zakładamy, że organizacja powinna działać więcej niż rok, bo to daje nam dopiero możliwość poznania jej możliwości, przyjrzenia się jej doświadczeniom, ale też dla nas ważne jest, żeby organizacja była reprezentowana przez tych, którzy są już zarejestrowani w KRS-ie. Jedna organizacja mogła oddać jeden głos i wystawić jednego kandydata. Największe poparcie zebranych zdobył Józef Babiel z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Godzenie tych dwóch ról urzędnika i wolontariusza w działalności towarzystwa jest trudne, ale pozwala na spojrzenie z dwóch stron na sam problem i myślę, że to będzie moja rola w tej sieci, którą będę mógł spełniać. Myślę, że mogę okazać się tutaj faktycznie pomocny samym stowarzyszeniom, ale także takim ułatwiającym spojrzenie ze strony urzędników, bo my z kolei jako urzędnicy musimy dbając szczególnie o legalność wydatków publicznych, musimy spełniać określone kryteria. Łomżyński trzeci sektor będą też reprezentowali ksiądz Andrzej Mikucki z Caritas Diecezji Łomżyńskiej oraz Wiesława Czartoryska ze Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego Stopka. Współpraca z różnymi organizacjami jest potrzebna i wręcz konieczna, bo wiele razy pomagamy tym samym osobom i żeby niektórych projektów nie dublować, albo niektóre organizacje można stworzyć jeden projekt, prawda, żeby jeden dla drugiego nie być konkurencją, ale podjąć wspólne działania. Także to dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję, że będzie takim owocnym i da impuls do działania, żeby niektóre prace koordynować. Nie kto jest ważniejszy, ale służymy przede wszystkim innym ludziom. Nasze stowarzyszenie współpracuje z samorządami wojewódzkimi i to ostatnio i zarówno samorządem podlaskim, jak i też samorządem województwa mazowieckiego, także z samorządem łomżyńskim, a zdarza się, że również z samorządami gmin tutaj w bliższej i dalszej okolicy. Mamy rozmaite spostrzeżenia z zakresu tej współpracy. Mam nadzieję, że nasze doświadczenie może się przydać w kształtowaniu jakby założeń czy zasad tej współpracy na przyszłość. W pracę sieci zostaną włączeni także miejscy pełnomocnicy do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, wśród nich niedawno nominowany Wawrzyniec Kłosiński. Ja w ogóle wyobrażam sobie to, że Biuro Kultury i Promocji Sportu, w którym pracuję, będzie stałym miejscem spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Cały dzień będziemy tam mogli i plany snuć i po prostu pracować. Natomiast przede wszystkim najbliższy czas to przygotowania do konsultacji społecznych w sprawie rocznego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Jesteśmy na etapie przygotowania dokumentów i myślę, że niebawem prezydent miasta podpisze zarządzenie w tej sprawie. Spotkania na szczeblu powiatowym to dla wielu organizacji okazja do lepszego poznania się i pierwszy krok do wzmocnienia rzecznictwa interesu organizacji pozarządowych wobec organów administracji publicznej. Mogą się one odbywać dzięki projektowi Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych Podlaska Sieć Pozarządowa, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie organizacje działające na rzecz dialogu społecznego zapraszamy do współtworzenia Podlaskiej Telewizji Pozarządowej oraz działu o organizacjach na portalu Wrota Podlasia. Przesyłajcie nam informacje o własnych przedsięwzięciach, zdjęcia, komunikaty i relacje.